Silny samorząd, demokratyczna Polska. SLD, Lewica razem. Chcesz obietnic? Nie głosuj na mnie. Masz pomysł na naszą wspólną małą ojczyznę? Zróbmy to razem. Nie chcę mieszkańcom miasta obiecywać wybudowania linii metra czy kolejnych darmowych rzeczy. Zostawiam to dla innych. Takich obietnic od lat słyszeliśmy zbyt wiele. Chciałbym wśród mieszkańców miasta Zielonej Góry mówić o wartościach związanych ze społeczeństwem obywatelskim. Pokazać im, że nasz głos nie jest ważny tylko w dniu wyborów, gdy wrzucamy głos do urny wyborczej, ale każdego dnia na naszych osiedlach, podwórkach możemy realnie zmieniać nasz świat. Rzeczy, które udało mi się wspólnie zrobić z innymi mieszkańcami miasta, to był plac zabaw na Jaskółczej i ławki, które uratowaliśmy. To było przebudowanie zjeżdżalni na Ceresie, w którą dzieci uderzały tyłem głowy. To była akcja wsparcia Darcy Warda po jego tragicznym wypadku pod szpitalem zielonogórskim. To były również miejsca parkingowe, o które walczymy pod żłobkiem i bezpieczeństwo dzieci. Wiem, jak trudno samemu jest spróbować zmienić takie rzeczy, ile razy rzucane są kłody pod nogi. Dlatego, gdy oddasz na mnie mój głos, zawsze będziesz mógł liczyć na pomoc i wsparcie. Budujmy społeczeństwo obywatelskie, nie roszczeniowe. Małe rzeczy też są ważne. Patryk Nowakowski. Miasto to ludzie!